Płyniemy. Pierwsze wypłynięcie. Płyniemy sobie sprawdzić miejscówki. Musimy zobaczyć, jak tutaj z głębokością. Pierwsze zestawy na pewno będą lądować tutaj, jak widzicie, pod tym brzegiem, niedaleko. Ja myślę, jakieś 2 metry od brzegu góra. Tylko trzeba sprawdzić gdzieś najgłębsze miejsca, dlatego że pogoda jest jaka jest. Nie ma szału, jest chłodno. Także będziemy szukać głębszych miejsc, bo ta ryba na pewno uciekła nam gdzieś na głębsze. Tak to tutaj wygląda. Także tu będą pierwsze zestawy, a drugie zestawy, jak będziemy płynąć, za chwilkę wam pokażę. Drugie. O, tutaj są, jest nasze stanowisko. I później drugie zestawy pójdą tam. O, dokładnie za tą wyspą, jak widzicie, tutaj tam pójdą drugie zestawy. Także my płyniemy, zobaczymy, jak to nam tutaj z głębokością wygląda. Dobra, jesteśmy już na drugiej miejscówce. Tutaj, jak widzicie, to jest walone drzewo. Jeden zestaw tutaj mój pójdzie, jest fajne w zagłębienie. Ile tam było, Marek? 2,6 metra? No, 2,6, nawet w jednym miejscu 5 metrów. Nawet w jednym miejscu 5 metrów takie ten. Widać, że rybki tutaj przy tym żerują. Spad tutaj jest, nie? Zejście. Także tam pójdzie, to jest druga miejscówka, gdzie ja będę wywoził. Tutaj. Jedno miejsce. A teraz płyniemy zobaczyć tutaj od tych trzcin, co widzicie. A właściciel. Jedziemy, płyniemy na brzeg teraz, bo właściciel przyjechał. Także tu zaraz sobie drugą miejscówkę wyczaimy. Marek. Pas. Są ryby? Ja myślę, że będą, ale z tego co wiem, że ty połapiesz, a ja zacznę. Spokojnie, damy kawę, radę. Pił. Tutaj, tutaj mamy taki przesmyk. To jest od niego ta wanienka, wiesz? Taki przesmyk przez wysepki. Bardzo fajne miejsce też, ale jest tutaj dookoła zarośnięte. Nie będziemy ryzykować. Mamy już tam miejscówki wybrane. Także spokojnie, damy radę, płyniemy na swoje stanowiska, przygotujemy zestawy i zobaczymy. Mamy pierwsze branie od wywózki, gdzieś minęło około 30-40 minut. I kto oczywiście holuje rybę? Artur. Płyniemy, nie? Nie, ona tu jest. Niedaleko, wiesz? Artur, jak się czujesz na nowym łowisku? Mogę sobie tu może przejść, a nie, tam jest gałąź. Ona jest po tamtej stronie, wiesz? A ile czujesz kilo? No, trudno określić, około 10 na pewno. No, wyszła ci z żyłki. Albo może masz długie branie? Nie, nie. Weź tą wędkę, Marek. Ona jest pod żyłką, wiesz? Weź ją, ja przejdę tu, a ty tu, wiesz? O, widzisz, ona jest pod tym. Ty masz tak. Dobra. Jest ryba, jest. Pięknie.
Ryby, co tam były, to wszystkie uciekły tu do ciebie, wiesz? Bo ja mam pecha z rybami, łapanie. Ale piękna, nie? Dookoła. Ja cię kręcę, jaki potwór. Pierwszy raz taką na rybę, no. O jest. 20. Ja tam krzyczę około 20, 18. Mój nowy rekord? Oj, daj zobaczyć, jak ono było. 20. O, 30, czyli półtora. 19 kilo. 19,5 kilo, bo miałem 20,5 i odbić półtora tego, nie? Aha, ile? No, półtora kilo. Półtora trzeba liczyć, nie? Jak? Marek, zdjęcie. Ale czekaj, dowodny. Ale masakra. Piękna. Tak wygląda szczęśliwy łowca. Zrobiłem zdjęcie. Po to właśnie się przyjeżdża nad Starorzekę. Dokładnie. Jaś. Coś pięknego, walka niesamowita. Jaś, piękna ryba.
weź Marek ten telefon. Patrz, łabuś przypłynął. Ten co mnie stresuje. Ta ryba to mnie ten, ja ją widziałem. Ja to sądzę. Tam jedna taka duża ryba. Chyba w końcu. Normalnie się zakopały, nie? Gratulacje. Dzięki. Jeszcze raz. Było włączone. Co? Było włączone. Co ty gadasz? No. Serio? No. Oh my god. Letałeś? No. Nie. Zdjęcia chyba były. Co? I po to ludzie przyjeżdżają na Starą Rzekę złowić swój rekord życiowy. Dwie fotki, trzy i do wody. Jedziesz! Czas start! Wywozimy zestawy. Po raz drugi. Są te wątki... Wątki. Wędki, które są niełowne. Wątki. To jest? Aha, bo nie, to nie jest ta wędka. Jeszcze tam. Tak. Teraz na opak zrobimy, co? Nie, dobra, daj tak. A to wybierz tą, a ja tą nie na tą drugą. Nie, bo tu jest coś innego, wiesz? No to co? Tu nie ma pop-upa. No to co? Dobra, teraz będę miał na pewno branę. Wywieziemy zestawy. Nasze miejscówki. Które żeśmy wcześniej sobie ustalili. Tu. Dobra. Prr, maleńka. Mamy tam ładne dołki. Zresztą zbitowało tu jest bardzo zróżnicowane. Marek jeszcze raz przejdzie sondą. Zobaczymy. Co tam ciekawego na dnie? No. Dno waha się od 0,9, 0,8 do nawet 5 metrów, także naprawdę jest tak zróżnicowane dno. Ale się słoneczko zrobiło piękne. Że bez pontonu, bez wywózki, no nie widzę tego. Ale się ładna pogoda zrobiła, nie? No. Wywozimy drugi zestaw od Marka. Tam mniej więcej, tak jak mam skierowaną wędkę. Tam kaj patrza. Pomiędzy takim dość sporym wypłyceniem a brzegiem jest taki fajny dołek, gdzie ta ryba powinna siedzieć, bo jest dość chłodno. Także ona będzie na pewno na głębszej wodzie. Przynajmniej powinno. Marek, nie w tą stronę pójdziesz. Co ty w sobie dziś masz? Bo pójdziesz do idola. Marka wyślemy do idola. I na pewno nie z wędkami, tylko będziesz śpiewał. Zdaję, że pracuję. Rybołów, co robisz? Szukam sera. To ciekawe. Szukam sera. Zobaczcie sobie. Sera na pierogi. No, czekaj, to co, bo tutaj się pali się to wam. Jedziemy z ogniem. Jedziemy. Pięknie. Co tutaj mamy? Karkóweczkę i hamburgery będą z grilla. Coś pięknego. Daj mi tę noc. To gdzie teraz? Dobra. To mnie dobra. Nie tu. Dobra, dawaj na wszystkie, bo nie wiem, dlaczego nie ma.
Dobra, cztery i cztery doły są. No. Okej. No i mamy drugie branie. Po jakiś... 4 godziny. No już jest, późno. 20 chyba, nie? Nawet nie wiem, bo nie mam. Oby cię nie poszedł. 24. Co zaczep? Ja tam dalej idź jeszcze troszkę. Się zapomnisz to... Płyną. Bo się zerwie. O. Możecie sobie po niego wypłynąć. Siadaj na barkę. Dla kanoego. Ruszamy. Stój, bo strzelam. Stoję, strzelam. Czekaj, żeby lewy na prawego nie ubrał, wiesz? Stój, bo strzelam. On jest za tą wycepką. Truba jedzie pomidorowa. Dookoła ci pójdzie. Tu mi dokoła las, czy to zjawa, czy ten, co ci przypomina, co ci przypomina. To muzyka w tle. O, jest wreszcie nasz operator. Tak, no się pojawiłam i już co? I jazda na wędce. O, o, o. Jazda. Ucieko. Ostry, czym ta bestia? Kurczę, on chyba jest tam gdzieś spaczony, wiesz? No to zaraz tam podpłyniecie, to zobaczycie, nie? To będzie ciężkie pływanie. A podbierak? Też? Ej, bo nie podbierak nie ciągnę. Muszę wyciągnąć echo. Daj, co weźmie. Zaczekaj się chwilę, Marowie. Żeby tego, wiesz? Nie. Szkoda by go było stracić. Wiesz? Nie, tam trzeba płynąć. Nie, no. Ja nie, nie, ja tylko mówię, wiesz? Ucho. I znowu łowienie na pontonie. Na na na. Siądź, co on cię pociągnie. Ciąg będą, ryby będą. Chłopaki odpływają na zimę do ciepłych krajów. Powrót z dzikiego zachodu. O dwóch takich, co ukradli ponton. Jakby nie wypłynął po nią, to nie ma szans. A co tam ciekawego macie? Rybę. Na pewno? Chyba. Jeszcze nie wiecie, co jest w siatce. To się okaże. Lecę, bo chcę. Dobra, ja trzymam. Albo Angela, weź wędkę. Ona jeszcze z haczykiem tam, wiesz? I co to za potwór? Duża jakaś? Ja tak liczę. Szykowna. Mniejsza od tamtej. Zaraz się okaże. No, też ładna. Jakiś taki
się fajnie wypinał. Tak, i waleczny i uciekał. Dobra, ta z tą wędkę możesz tam położyć, a pokaż mi jak on wygląda. O właśnie, teraz mamy lepsze warunki. No ja, oj, o, ładny. Będziemy ważyć, co? Tak, tak. Oj, on jest duży. Druga ryba. Gdzie macie tą wagę? Ładny kapiolek. Nie. Ale jest duży. Gdzie oświetlenie? Uwaga. Uważaj, to masz tu masz sondę. Chłopie. Dobra, tu może się telefon już ten. Gdzie oświetlenie? No tu. To będzie potrzebne. Odbijesz to? Patrzcie, jakie oświetlenie mamy. Piękne, pokaż Marek. Pokaż Marek, jakie masz oświetlenie. Oświetlenie. No super, tak. Czekaj, bo tutaj ci tak o z boku, żeby nas nie raziło. Teraz, o, piękne oświetlenie mam. Tak jest, pięknie. LEDowe, 08. Kabel. Teraz co robimy? Ile? 12? O! Chłopie, ty się dobrze zaprzyj nogami. Co jest? Musisz opuścić i włączyć, i włączyć. Chyba, że bateria słaba. Ale mam oświetlenie. Widziałem. 15,5. 15, czyli 14 kilo. No ładny. 14. Mówiłem, że taki brawo fajny. Ty. Brawo, brawo. Jeszcze zdjęcie chcesz? Ja. Ja? Wiadomo, kto łapie ryby. Artur. Mistrz świata. Ej, Angela, weź mi to tamten. Spokojnie, przyjdzie pora na ciebie dzisiaj jeszcze. Przyjdzie na to czas, a u mnie ślepe biorą. Marek, jakie ryby u ciebie biorą? Ślepe. One są na końcu łowiska. Ja może rano przypłyną tutaj te ślepe. Piękne. No piękne. Piękne ryby. Z bliska bardziej. Piękna ryba. Ale nie, bo chodzi, żeby ten banek też było widać. A, to tam dobra, bo to z bliska też jedna ryba, albo dwa z bliska. No. Uuu, to było dobre! Jaka wesoła ryba. Śmigus dingus nam robi, ty. Dobra jest. Super. Fajna sztuka. Pięknie. Dobra. I pan, pan pod latarnią stoi. Pod papugami. Pan z latarnią. Piękna. Wystarczy. Żeby ci nie pokopało prądem o, zaraz. To 12 V. Ale piękna jestem. Piękna jestem rybka, o. Tak. Piękna. O, 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 o. No to pa. Tak ma ryba wyglądać. Tam płyn na moje zestawy. Taka wycilna po wyholowaniu płyn, i wypuszczeniu. Moja. O, jeszcze cię widać, rybko, jeszcze. To jesteś właśnie. Tak, nie wiem. Jakby był dzień, to by było ona tu, piękne pan, nagranie pan, pod wodą, nie? No. Ale mam nadzieję, że to nie koniec jeszcze dzisiaj. Ja. Czekajcie, bo ryba do nas wróciła. Ryba. Ryba do nas wróciła. Ono chce się przywitać. Patrzcie, jo. Ono nie chce nas zostawić. No bo myśmy ją bardzo dobrze potraktowali. Ojej, jaka fajna jestem. Jaka jestem piękna. Marek, zgaś światło, bo one do światełka lecą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 3 kilo krewetek, proszę. Może być kilo. Marek, powiedz nam, co tam ciekawego robisz. No, jest, moi drodzy, 23:30. Powiem tak, ryby Marek... dostają pyszniejsze rzeczy, czasami od nas, to my też musimy sobie w jakiś sposób dogodzić. No, powiem ci, burżuazja w tym momencie, nie? Trzeba sobie jakoś wieczór mile. Na rybach ma być miło, przyjemnie. I oficie. I patelnie trafiają właśnie co? Krewetki. Krewetki. To będzie cud miód. Na coś...
Na co? Na masełku? Na czosku. Masełko z czoskiem. Masełko z czoskiem i krewetki, o jest. I troszeczkę pieprzu dla ostrości. Normalnie to byśmy zrobili grilla i kiełbasę, nie? Tak. Ale co tam, krewetki mogą też być. W sosie własnym. W sosie własnym, tak. Tak, dobra, to. Gotuj. Jak pachną. Siedź i pilnuj, żeby nikt nie ukradł. Wszystkie ryby teraz przypłyną do nas. Chłopaki uciekają przed atakującym łabędziem. I atak, atak. Twojego talerzyka. Operator kamerzysta je. Jak mi się nie zje spania, to wszyscy mogą jeść. Marek Marecki. Ja już też idę wcinać, bo jestem głodny. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gdzie masz stojak? Zasnął w namiocie. Branie mamy, drugi dzień już. Pierwsze branie od dłuższego czasu. Coś niedużego. Przypuszczam, że może nawet jakiś leszcz. Ale się coś nie się skusiło. Coś jeszcze. Ojej, taki dosyć duży. No, ładny chyba. Ładny leszcz. Oj, go też nam łatwo, nie? Ja, ładny. Ładny, ładny, ładny. Po długim oczekiwaniu. No. A tam nas gonią czarne chmury. To może być straszne dzisiaj. Przeżyliśmy już deszcz, przeżyliśmy już mały grad i słońce. Ciekawe co jeszcze. Gdzie jesteś, rybko? Pokaż się, pokaż. Ładny leszczyk. A się świeci, ale błyszczy. Cały ze złota. Złota rybko. Złota rybko. Powiedz przecie. Taki leszcz to jest leszcz. No taki leszcz to jest leszcz. Bardzo ładny. Ile ma? Gdzie jest? 54. No, to już jest ładny leszczyk, nie? Chodź tu, kolego. I tak mu z dołu, wiesz? Mały wariot, prawie silny. Pełnołuski karp, nie? Pełnołuski karp. Nazwijmy go pełnołuski karp. No, o! Jest śliski. Na ogon, tam świetny. Jaki piękny jestem, o teraz, okej. Ale nie są w czarnie. Bo zaczyna padać. Okej. Okay. Pa rybko. Poszłaś, pa pa pa. Wiemy jak działa z deszczem. Jakim deszczem? Ja tutaj mam dowody rzeczowe, że to nie był deszcz. To było coś białego, co leciało. Co? To co leciało, to jest o tutaj. Uuu. Biały śnieżek poleciał. O, kaczuszki nam uciekły. Pogoda jest dziwna, patrz jakie bezchmurne. Tak, przed chwilą niebo było tam, co? Czarne. Nawet śnieg padał. Nawet śnieg przed chwilą spadł. Tu jest to czarne. Czarne poszło. A tu jest zaraz to piękne. Dobra, kochani, na dzisiaj kończymy.
naszą zasiadkę na Starorzece. Rekord pobity, także super. Padła 19, padła 14, padł fajny duży leszcz, to żeście widzieli zresztą na filmie. Nagraliśmy tyle, ile mogliśmy, ponieważ teraz jak musimy odjeżdżać, to sami widzicie, jaka pogoda się zrobiła. A grady, burze. Cały czas było nieznośnie. I burze, grad, i śnieg, i wszystko było. Także ile mogliśmy, to tyle nagraliśmy. Byłoby tego dużo więcej, jakby nam pogoda na to pozwoliła. Ale ogólnie uznajemy tą zasiadkę za udaną. Jeżeli dla kogo udana, to udana. Markowi, jak wiadomo, Markowi ja zawsze bez ryby. Nie udało nic niestety zrobić. Ale popracujemy nad tym, nie ma takiej opcji. Na następną zasiadkę, jak tu przyjedziemy, Marek, to ty siedzisz tutaj, tak. Okej? I też nie będę łapał, a ty tu będziesz łapał wtedy. Jak ktoś ma patent, jak odczarować wędki, to zapraszamy. Zapraszamy do komentarzy. Także, co mogę powiedzieć, łowisko, zresztą chyba wszyscy jesteśmy zgodni, łowisko bardzo fajne. Fajne. Taka komercja dzika. Typowo dzika, czuć tą naturę. Ale czuć naturę. Jest naprawdę super, tak? Jeżeli chodzi w lato, to już musi tu być w ogóle bombowo, jak to wszystko zazielenieje. Także na pewno tu jeszcze przyjedziemy. No i tyle, no. Czekajcie na nasz kolejny film z kolejnego łowiska. Myślę, że ten następnym razem ten łabądź już nie będzie nam dawał. Tak, łabądź nas atakował. Co wypłynęliśmy na pontonie, to mieliśmy go prawie na plecach. Także, ale ma tam pośrodku za wyspami gniazdo i nie ma się co dziwić. Broni terytorium. Jak my swoich żon. No. Także, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, łapki w górę. Subskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszym kanałem, z naszymi nowymi filmami. I czekajcie na następny film, w którym Marek już będzie łapał na pewno ryby. Tak, Marek? Mam nadzieję. No. Na razie. Hej. Na razie. Hej. Pa!